Kurwa, przebiegnę, przebiegnę. Tak, niech pan z szefem gada. Ty, zawieziesz nas gdzieś? Jasne, nie ma problemu. Mogę z przodu usiąść? Może pan z przodu usiąść. Ty, porwali auto, porwali auto! Goń go, tego typa przed nami! A ty, dzwoń na psy! Na prawo, dawaj, dawaj! Mistrza detektyw, kurde. Goń go, ty, potrącił kobietę! Dzwoń na psy! Dzwoń na psy! Uczestniczyłeś kiedyś w takiej akcji? Trąb na niego, kurwa! Uchyl okno, będę krzyczał! Morderco, kurwa! Ty zobacz, ucieka! Może zapytaj pasy. Trąb na skurwiela! Kurde, czuję się jak policjanci z Miami. Dawaj, dawaj, gościu. Stój. O. Czemu on ucieka? Przecież i tak go złapią. Goń go, goń go. I jest w dupie. Dobrze pan prowadzi. Pan się zna na robocie. Goń go, panie. Dobra, zakładam ten. Stój. Kurde, że ja nie zabrałem klamki. Nie, ja tam nie mam, proszę pana, klamki. Tylko tak sobie mówię, jakbym miał, to mu strzelił w opony. Jasne, rozumiem. I pan tu w prawo skręci, no i zajebiście. A proszę pana, a ma pan tą autokasku, ma? Panie, to firmowy. To weź pan, zahacz go o dupę tam. Jak pan go dogoni, to o dupę go pan zahacz. Jebnął sam. To jest jakiś bandzior. Jest gangster jakiś. Pierdol. No i teraz dupę mu wjedź. Stój! Kurde, takiego dużego będzie ciężko przepchnąć. Kurde, ale ogień z dupy! Się zajebłem kolanem, ale boli, kurwa. Nie odpuszczajmy mu. On na pewno coś ma. Dobra, wyciągam klamkę. A masz bandito. Czemu panu rozmontowałeś klamkę, kurwa? O, już się gubi, już nie wie gdzie jechać, panie taksówkarz. Hydranty urywa, kurwa. Ile ma pan benzyny jeszcze? Wezwaliście pod policję panu? No, wezwałeś po... Tak, wezwałem, ale GPS-a im wysłałem. Oni jeżdżą za nami jakby. O, i tutaj skręcaj, tu. Tutaj nie wyjedzie, tutaj nie wyjedzie. Nie jest w dupie jest. I tu skręć. Stój, nie ruszaj. Stój, poddaj się! Przeduć go, no! Stój, gościu! O, ale cały bok porysany! Czekaj, jak łapię! Kurwa, wyjebałem się! Szpagata zrobiłem! Stój, gościu! Pan go nie zrozumie, on nic nie czuje. O, kurwa! Oż kurwa, jak mnie noga boli! Ja pierdolę! Dzwoń po pogotowie! Ała! Kurwa, minę adrenalinę, taki ból! Dało się coś panu? Kurwa, noga mnie boli, chyba z kurcz mam! Muszę się normalnie odstresować, bo takiego stresa złapałem. Złapałeś stresa? Goście, ja złapałem z kurcza, dzwońcie po pogotowie! Ja pierdolę, mi boli noga! Już dzwonię. I po psy dzwońcie, kurwa, ale akcja, ja pierdolę, adrenalina, kurwa! Spodnie całe ostrane mam, zresztą, zestraję się normalnie spodnie. A tutaj ten szpagat, jak wyjebałem, widzieliście? Nawet nie wiedziałem, że umiem. Ja to bym go dalej ścigał, bo... No, ale mnie poniosło, jak w filmie akcji. I zapomniałem, że nie mam pistoletu i że nie jestem super bohaterem. Co tu się wydarzyło? Ale widzieliście to? On potrącił kobietę i ten auto ukradł. Ale pojebany gościu. Brak, on mi napisał, żeśmy pojechali na mechanika. No kurwa, z takim skurczem. Jadą.
Czy funciu mogę wymasować? Jakbyś mógł? Większe a pan tak się powie ten? Policjantu, co się stanęło? Jojo. Prawa. No, tu boli trochę. Możesz dalej jechać? O, kurwa, tu przytrzymaj. Cofnij. O, ja pierdolę, trzymaj. Ale ból. Zajski boks trenowałem na spokojnie. No przepraszam, odbiło mi się po ryżadzie. Już momencik. Zdarzył się mały wypadek. O, przeszło, dzięki. Pomocy. Skurcz mnie złapał, panie policjancie. Już jest okej, okay. Wyłącz te kurwa bimbały, bo mam epilepsję, gościu. Panele są bimbały włączone. No ale pizgają po oczach tak, że kurwa. Beza. I panie lekarzu, już jest okej, okay, więc skurcz łydki. A okazało się, że mój bezdomny jest zajebistym fizjoterapeutą i w miejscu, gdzie mnie bolało, to przydusił i przestało boleć. Ten trenowałem to jest kickbox, to trochę umiem. Ale panowie, co, gdzie, kto, kiedy? Już my... No nie, przecież to było kradzione. Kurwa, ale te bimbały dają, proszę pana, mógłby pan odwrócić auto? Dyskoteka. Panie policjancie, kurwa, nie uwierzy pan, byłem na komisariacie, nie? No, nie. I się pytałem, mówię, ty, o tę broń się pytam, nie? No to prawda miejsce, no, to wiem. No i wszystko już wiem, co mam robić, zamówiliśmy taksówkę, ja se siedzę z pierwszym zgruzem, jak widać spodnie mam delikatnie pobrudzone. To jest pan, ten, no dobra. I teraz tak, i sytuacja wygląda tak, że... No i siadamy do taksówki, ja się odwracam, a tam chłop babę za łeb wyrzucił z auta, ukradł jeepa i jedzie. Mówię, chuj, gonimy go, mówię, nie? Się zaplusuje u was, nie? Dziękuję za łzemkę. No i on babę potrącił, kurwa, jak fikła przez machę, to ino flaki się rozjebały na skrzyżowaniu. I ja mówię do tu pana taksówkarza, żeby kurwa za nim poginał, nie? No i on za nim poginał. Proszę pana. Obie z tego mężczyzny te panowie mają? Rudy był chyba, nie? Miał bluzę Adidasa i był czarny. A to nie ja, to... Nie, to nie on. Ale rude włosy miał chyba. Jak kapuśniak. Tu się coś jebnęło. Dobra, poszukamy czegoś takiego. Tu się jebnęło coś z tym panem. Ale uciekał chuj, hydranty dwa rozdupił, na czerwonym przejeżdżał. I ten, i tutaj, tu, uderzył w auto pana taksówkarza. A to skurwysyn zajebane, no? Tu, i potem tu, jak chcieliśmy go sklinczować bokiem, to tu jeszcze zrobił. Tu. Trawę zniszczył. Jak go kurwa dorwę, to mu łeb o podłogę rozpierdolę. No, bandyta jakiś jebany, kurwa, ja nie lubię bandytów, bo wie pan. Na siłowni se zarabiam normalnie, nigdy w życiu bym nikogo nie skrzywdził. Ja moje też na złomie. W ogóle źle, no. Jebać bandytów! I policja, nasi przyjaciele! O, to się osobiście. Ale to w policję. Ja też, bo my nigdy nic złego nie zrobiliśmy. Tylko takie pytanie mam, panie policjancie. Czy można do ubezpieczalni wypisać kwitek dla pana? Bo go z roboty zwolnią. Nie mam wiadomo. Panie taksówkarz, wszystko załatwiłem. Pan pójdzie i zagada pan tam. Kurde, niech prezes to wyłączy, bo mnie oczy tak bolą, że to... Chwała wielkim policjantom! Ja to kurwa leży po oczach na mnie. Jebać ich. Chwała wielkim policjantom! No. Kocham policję. Jebać ich. Chwała wielkim policjantom! Nie bać się, nie bać, kurwa. Chwała wielkim policjantom. Chodź, siadamy do środka. Policja jest super. Dokładnie. Kurwa. Chodź do tyłu. Kurwa. Twarde są te drzwi. Twarde to ten. To masz zęby. Zostało mi tylko 5 zębów, to nie są już takie twarde. Zaraz wejdę. Ty,
wiesz. A do kim ten bicep pojadę sobie do tej taksówki? Co się stało, szefie? Ty! Pojedziemy się przebrać? To ja jestem elegancki na urząd. No widzę właśnie. Koszulę ze śmietnika elegancko, co na cię umyliśmy. Czapeczkę, widzi pęk? To jest, no, jest elegancko. Jest klasa. Tylko szkoda, że szafy nie mam w domu, nie mam gdzie to usuwać. Będę musiał to wyrzucić. Ty, jestem ciekawy, co to był za kościół. Który? Tamten. Ten w Adidasie? No, bo ja chciałem poznać jakiegoś gangstera. Wiesz, bo ja też lubię komuś przyjebać, nie? I czy auto ukraść nawet, nie? Nawet i zasiadło to bym brzydką wyruchał. Tylko wiesz, chciałem poznać drugiego takiego typa, chciałem poznać. Takiego, wiesz, rzutację może przejść. To się nie boi. I ma drzwi są zamknięte, czy tak zimno? To ja mogę go zrekrutować. Zamknięte są, no? Huragany. Szybko na mnie patrzy, no. Mogę go ją zrekrutować. Nie, liczyłem zęby. Masz 5,5. No, bo tam jakiś mleczek wypadł mi ostatnio, jak wyrasta coś. Ale też już jest czarny. Jak, panie taksówkarz? Załatwiamy. Kurwa. Wszystko załatwiać, okej. Okay. Kurwa, ale jaja. Dobrze nas posłuchał, bo kiedyś chęt z takim taksówkarzem, co stanął i nic nie robił. Ja bratu wyślę GPS-a lepiej, o. Długo by się mamy wypisał, kurwa. Właśnie ci GPS-a wysłać. Mamy tu sprawę z policją. Ja sprawdzę. Ach, ja padłem do łazie, czy jest? Dobra. Brat ma chyba problem, na warstę trzeba jechać. To on ma zawsze problem. Dobra, podjedziemy z taksówkarzem. Długopis? Mam tylko papierosy. O, pan ma drugi jest. Nie, oni mają, za nasze podatki żyją. Moja ślina jest jak tusz, mogę napluć. Ty jesteś kurwa jadowity, stary. Jakbyś tymi zębami jadowitymi kogoś ugryzł, to chuj wie, na jak długo by był sparaliżowany. Ja broń nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Ja nigdy nie zaplanowałem live'a, nigdy nie wiem, co się stanie. Ty, ale że nam uciekł. Bo szefa wyszedł, tak to byśmy go gonili jeszcze. Kurde, no bo... Byliśmy blisko, mówię, wyrwę mu drzwi jak kurwa ten. Taki zielony stwór. Godzilla. Hulk, kurwa. No, mówię, wyrwę mu drzwi. Ale nie, nie. Taki, co się zamieniał w takiego mięśniaka. No, ale chuj. To mój stary jak się najebał. Twój stary jak się najebał, to cię zostawił razem z rodziną. No, prawda, no. Przepraszam, że ci bekłem w twarz. Nie chciałem. Nie, no, lawendą pachnie. Co pan dzisiaj jadł, że tak lawendą pachnie? Hamburger. A to do tego, to ładnie. Ty kiedyś co kupię takiego jeepa, jak tam jedzie? Ja muszę sobie auto kupić, bo ja żadnego auta nie mam. Fusów. No ta ostatnia to była jak woda z kranu, tylko że brudna. Ale była taka brązowa, to była dobra. Widziałem coś. Co to jest za auto, jopetole? Co to są za auta? Co to jest? Oni to bogaci nad... O, tu Kajs się zgadza, widzę. I panie taksówkarzu, pan podjedzie, oni to naprawią, nie? Poczekaj, jak bomba pierdolnie. Nasz pomysł, my płacimy. Pan Jupiter, witam. Co dzień jesteś? Dobry. Dobry. Tu taksówkę mamy pada do naprawienia, bo kurwa, no gnój jest. No. Właściwie, bo jest taka sprawa. No. Trochę mnie poniosło z tuningiem i 3000 mi brakło. I komu mam zapłacić? Temu oto. Słucham? Drugi wosek. Ja odrobię, mam jeszcze te. A ja tu mam pytanie, czy... A to pan kolega? I kto by... Tamten? Chodźmy jak bomba pierdolnie. Ja nie wiem, kto do mnie mówi. 3000? Tak, pana. No. Odebrał pan te Lambodorsy w końcu? Ściągłem, bo się ten, nie domykałem na zakrętach. A gdzie pana, ta pana fura, mają pan jeszcze? Nie lubię nielegalnych księgów. Mam, tylko jest w garażu, bo nie mam wachy.
A działa ten? Czy działają to nie wyjebał tych szyb, co ostatnio wstawiłem, więc wszystko okej? Okay? Szyby okej, okay, no mówię, tylko lambodorsy wymieniłem na normalny, proszę pana. A, dobra, dobra, to już nie przeszkadza mi do siedzenia chrubata. I przesuńcie się, bo nie możecie wiedzieć, że mam w portfelu. I już daję panu. Dobrze. 15 zł, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, co pan takiego ciekawego zrobił, 3000 za taki złom? Pytanie, panie Siwy. I naprawę, no. Mogę sobie dać do roweru turbo dołożyć? Nie. Bo jest, pytałem się już. Dynamo to jest, kurwa, nie turbo. No to 30 tysięcy pan ma. No... Nie patrz tak, kurwa, na mnie, ja nic nie mam. No to przyjdę za 2 miesiące, chciałbym 8. Patrz, kurwa, to czarne szyby, nie wierzę. Folią przyciemniłeś czy przydymiłeś? Powiedzieli, że mnie przyciemnią folią, musiałem płacić 6 tysięcy za całe czarne. Ja pierdolę. Ale jak wygląda? Ty nie bądź taki sknera, bo my krzefowi całą kasę oddaliśmy, teraz nie mam nawet klej. Oj, ładnie to tak wszystko porobane jest. Kurwa, nie wierzę w... Ty zobacz, jak kurwa bezdomni polecieli z tuningiem. Ty, ale nawet wygląda. Ty, nie? Taksówkarz. No wygasku, przyciemnione szybki. Jest, kurwa, rozpiździaj na sali. Ty, słuchaj, daj do siebie numer, bo coś czuję, że możemy niejedną rzecz skleić, kurwa, bo ty taki widzę, prawidł jak jesteś, umiesz kierować autem, na przykład moi bezdomni, no kurwa, ni chuja nie potrafią. Ja już się nauczyłem. Dobra, nie, szef leci w chuja. Nie pamiętam opowiedź. Piszesz? No, 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 dawaj, tak, słuchaj, zamyśliłem się, bo musiałem odebrać nagrodę w grze. 7-6-9-9-3. Napiszę ci SMS-a i zgadnij, że czy to ode mnie, dobra? I co? Dostałeś SMS-a? Od kogoś? Dziękuję za... Tak, dostałem. No i co? Jaki masz tego SMS-a? Przeczytaj. Bartek z Bitupa i nie ma drogi. Na górze, grusze, na dole, chuj, jesteś krawca, dobry drugi. No, słuchaj. Jak zapisać? Dycho. I dycha nie pomyl ze stówą. Dobra. Tajfun! Witam na gospodarującego. I w co grasz teraz ostatnio na telefonie? W sensie, że ja? Ja już sobie znalazłem takie fajną gry. Ja nie mam czasu na gierki, panie. Bo moi grają, ale nie umieją odpalić. W co grasz ty? Czekaj, ty jesteś, to jest Edek? Ej. A ty jesteś Józek? Edziu? Ma taka nowa gra wyjść za niedługo. Fajna bardzo. Jaka? No, sobie no, no właśnie, nie słyszałem. Nazwy. Nie, to już jest nazwa, podali. One Night Casino się będzie nazywał. Te? No, no właśnie, dobra, w chuj jest. A propos gier, to jedyne gry, w jakie gram, to właśnie w kasynie. No to kurwa, możemy sobie pojechać zagrać na kasynku, nie? Damy wszyscy. Ty, a jak ty jesteś kierowca, siema, to ile ty chcesz zawożenie dupy? Standardowego resetkę kilometru, ale to się dogadamy, nie? No, to no, to ja ci będę płacił mniej. Bo nie mam. Chyba, że miesięcznie byś chciał. Bo na miesiąc to mogę. Ty mordę się nie śmiej, my to dostajemy kanapki. I picie. No i picie. A szafkę, no kurwa, to co? Ale przecież czego dostaliśmy garaż, dwa auta, co ty? Ty dostajesz te auta. No, a kurwa, kto wam złom kupi? A, złomowisko, o to, pardon, prezesiku. No. Mechanicy mówili, że mogą nam oddawać złom całe. Co ty gadasz? Przecież kurwa, no. Będziemy milionerami. Dokładnie. Jakbyśmy z takiego złomu złożyli na przykład klamkę i to sprzedawali, ale jaja by były. Ta. Klamkę ze złomu. Czy ile ty miałeś z fizyki? No do drzwi, idiotu. Siema, Bodzio, witam. W
sobie pomyśl. Czekaj, czy to jest mój podział. Ale to nie ma drzwi przecież. Człowiek, tak, skrętówka. Do tego prezesa. On jak ci cześć daje, to może ci założyć skrętówkę, trzeba na chuje uważać. A umiesz to urwać, albo wykręcić. Odgryźmy. I... To jest... Kogo to jest auto? Nikogo stoi tu, odkąd ja tu przyjechałem. No, idę sobie obczaić. Chodźmy jak bomba pierdolnie. A faktycznie, bo ty masz kwitek. No i wszystko. Słuchaj, ja zadzwonię, jadę z moimi do tego. Mamy kilka spraw do załatwienia. Jakby trzeba dupę powozić czy coś, to będziemy się odzywać, gościu, nie? Pokaż, jak jesteś uczesany, bo to też jest ważne. Ej, ja mam wreszta z mordy, mi to leci dalej. Co jest, kurwa? Kurwa, masz do tyłu za czeskę. No okej, okay, zajebiście. Lecę, elo. Ja, za ja. O kurwa, co ty żeś wypił? Zjarałeś sobie blancika. Zjarałeś blancika, a zryja ci śmierdzi, jakś do Mestosu się napił. Ty gościu, ja cię znam, ty mi podro zjebałeś. No tak. Chuju, nie lubię cię. Jedziemy w panowie. Rozjebał mi płot. Niby zapłacił, ale to już nie jestem sam. Nie chuchaj, kurwa! Ale jesteś biskady, nie jeździmuję. Ale mocne to było. Ci powiem, nie? Zajebałeś tego tuninga, nie? No. I nawet spoko. Mi też się podoba. Tylko koloru nie zmienię, żeby był nadal zardzewiały. Zmieniłem na czarny, ale i tak widać te rdzenie, jak za głębokie są. I dobrze są, dobrze jest zardzewiały. Co? Uważaj! O kurwa. Jo pierdolę, ty kurwa, te prawo jazdy odebrałeś? No tak, bo zobaczyłem się w lusterku. W cipie się zobaczyłeś, Józef. W cipie. Ty, weź jedź na ten, do tego psychologa, umówiliście mnie?